Okej, okay, witajcie, ja jestem Zirel, a to jest kolejny odcinek z zagramy w Alienware. Tak się trochę zawahałem, bo coś mi przeskoczyło przy nagrywaniu. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Wracamy do... do czego? Do Walk in Elysian Fields, czyli do naszego dochodzenia w wydziale Arson. Tylko nie pamiętam, czy jest to już nowe... To jest chyba nowe dochodzenie. Jeżeli dobrze pamiętam, tak. House fire, bad one. At least four Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. No i okej. Coś spadają FPS jakoś tak dziwnie. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś. Nie będzie jakoś. Jakiejś tragedii. Tu w lewo było wyjście. He ran the light on Olympic. Oh, my God. On prowadzi, więc spoko. I'm just praying the prince come through. Jest wyjście. Wow. Jakieś takie boczne wyjście. Chyba, że mamy teraz gdzie indziej siedzibę. A, siadaj. Gościu milczy. I mamy muzykę. Hear about Rancho Escondido? Are we having a conversation, Biggs? Okay, fuck it. Forget I... I'm teasing you, Herschel. Tell me about it. Well, the new housing development's a couple of weeks from completion. Burned to the ground last night. GIs are ready to move in this weekend. Developer's gonna have some very angry customers. KGPL to any central unit. Shit, ambulance about shooting. Any central the unit. The RC desk has been trying to nail that son of a bitch for years. He's still in custody, Herschel. Cool down. Oh, for God's sakes! Wanna bet? Bella kicked the moose already. Can't hold him for misdemeanor cigarettes and matches. Już? Dobra, już sobie pogadał. Więc spoko. Postanowiłem, że będę zmienię trochę kolejność odcinków w tygodniu i... jak widzicie, ale Alienware będzie się pojawiać we wtorki. Bo tak mi jest wygodniej to jakoś ładnie podzielić, jeżeli... Chcę regularności, a jeżeli... Znaczy, prawdopodobnie będzie się to zmienić znowu, więc... Chociaż na chwilę niech to wygląda tak, jak wygląda. Nie chcę, żeby wychodziły na przykład dwie filmy tygodniowe, bo... Teraz możecie tego nie widzieć, ale... W tym tygodniu zaplanowałem, że nagram trzy filmy, może się coś zmieni, może nie, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie z moimi chęciami, bo po obecnych wirtualnych klubach to nie do końca mi się chce. No ale to jest jeszcze kwestia czasu. Strasznie daleko ten gościu spalił dom. Nie fajnie z jego strony. Dojechaliśmy, w ogóle wjechaliśmy na kasynce z innej strony tam. Co było dziwne. Ten billboard musi coś znaczyć. You guys better see this. I hope you have strong stomachs. Stomach. Okay. Pokaż nam, co masz. Do you have a name? Wow. Morelli, Mike. We recovered a picture of the family. Okay. Anything else? Be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch, he's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Ooh. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation.
Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved him into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Okay. Nie chcę iść za bardzo... What are they doing? The prayer effect is from the fire. The muscles and tendons contract. A, dobra. Nie musiałem ich jakoś specjalnie badać. Tu już nic nie ma. Tu coś leży. Tu jest... Oj, nie trafiłem. Czy tu jest zdjęcie przypadkiem? No, obróć się, Phelps. O, tak, jest zdjęcie. You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them, Biggs? No, I have not. Show some respect. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative explanation? I'm sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? It might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Evidence? Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same M.O. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, okay. Cole. You better find out what's eating Biggs. Biggs tego za dobrze nie zniósł. So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me, and he won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys, on fire, screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You get this? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. I haven't done this for years. You don't look like a fireman, son. Dziwnym trafem gościu wyszedł. Nie wiem, czemu tam był dźwięk tego śledztwa, teraz to sprawdzę. Znaczy dźwięk tego dowodu, teraz to sprawdzę. LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Okay. Od razu wie, ile on ma lat. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. No dobra. Tak patrzysz dziwnie. And then what happened? Yeah. Kurde. It was like Pearl Harbor with bits of the house raining down. Blew out all of our windows that faced the place. I'll have a patrolman come by and take your statement. Hopefully you'll be a little bit more cooperative with him. Come on, kid. I'm doing my best here. You were talking about the competition, right? Oh, yes. Wybaczcie. Lato. Right? Catalina Island? I've got one of the... You smoke heavily, Mr. Foreman. No. I never touched tobacco. Why do you ask? What the hell? Those aren't mine. Wybaczcie, Lato. Ktoś mi zaczął spamować na origin, którego nie wyłączyłem. Any luck, Cole? Niestety. Couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami.
Can I take a look? Sure. Nie musisz zrobić im ingierka. Paper clay. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Dobra, czyli on to sam zrobi. Nie trzeba tego minigierką. Hey, don't break it. Rozwiązywać. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. What? For Elysian Fields developments. Wow, okej. Okay. Mamy notkę. Oh, I see you already have one. To jest to samo, tak? Oh. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Okay. Tu jeszcze są, właśnie, tu były te... Te papierosy. Whoever he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. Teraz jeszcze to. Jest tu coś z drugiej strony. You've got quite a habit. Calderon. No i dobra. Teraz telefon. Przejdę tu. Przejdę. Gdzie jest telefon? O, tu. Dobra, zadzwonimy. O te Elysian Fields się dowiedzieć, gdzie to jest właściwie. To jest jakaś lokacja. I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Blades on the Morelli farm. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Oh. Kelty has warned us off over Elysian. Makes sense. It's a dead end. We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Let's go. No, mamy... To mamy olać, tak? Tam mamy nie jechać. Także jedźmy do tego ranczu całego. Zobaczymy, co nas tam czeka. Nie skręcaj. Och, masterpiece po prostu teraz to był. I hoppa. Dobra. Daleko to, więc mam nadzieję, że nie będzie jakoś tak rozrzucone. Ale wszędzie widzicie tutaj. Te Elysian Fields. Czyli jakaś to. Jakaś prosperująca firma, która wszędzie ma jakieś kontrakty swoje. No nic. Czyli inaczej. Porażka w poprzednim śledztwie, to znaczy wskazanie tego gościa, było wszystko skryptem. Obaj byli, to naprawdę nie byli odpowiedzialni za to, skoro teraz niby go ten, niby to był ten sam gościu, co w poprzednich. Znaczy w tym poprzednim podpale, w poprzednim dochodzeniu. Teraz to ma sens, taki większy. No ale dobra, dojechaliśmy sobie do tego rancho Escondido. Escondido. Ludzie parkują tu jak chcą. Really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. Operator,
I'm not going to tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, sir. Dickhead. Now step back or I'll lock you up for Smart a fray. Smart son of a bitch. You sorry sap. Whoa. That's done, Paul. We're going to have to fight these bitches. Dobra. Finisher. Jest, dobra. Jest pierwszy. Następny jaki gościu? Siema. Leżysz. Jest. I R. Dobra, leży. Tam ci się napierdzielają dalej. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Okay, then. Let's see if there's anything left to take a look at. Także podziękowania od gościa. Wow, tu się... Skąd ten tu się więcej tego pali? Aha, tu się wszystko spaliło, tak? Spoko. Jakieś wejście tam czy coś? Macie tutaj jakieś schody? Czy po... nie wiem, po oknie nie wejdę. Tu są schody, którymi też nie wejdę. O, oh, goddammit, trzeba do... O. Oj, nie trafiłem w ekran. Co tu jest? Wow, luźniacego. Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. Wow. Czyli, o, takie... To poskładane. Tylko. If we're paying a visit to Elysian and ruining my career, let's bite the bullet and get on with it. Co ty chcesz zrobić? Aha, mamy tam jechać, dobra. Znaczy mamy jechać do tych Elysian Fields. Pola elizejskie. Serio chcesz to zrobić? Jesteś pewny? I'm at a loss. Serio, nie będzie się odzywał teraz. No dobra, no. Jakoś to przeżyje. Hop, do środka. Notatnik, miejsca i... Dobra, zobaczysz, czy tam co jest, bo tutaj nie ma wszystkiego, jak widać. Teraz pożarna. A to nie, już nie ma takiego wyjazdu łatwego. Spoko. Trzeba go sobie zrobić. O. Także... To było takie typowo z GTA. Mi się wydaje. Przynajmniej w GTA tak się jakoś... Jest to bardziej powszechne, żeby to zrobić przeze mnie. No tutaj tak jakby jeździ się ulicami, w ogóle jest się grzecznym obywatelem. Raczej grzecznym obywatelem, bo... No cóż. Bywa różnie. Dobra, dojedźmy na miejsce, zobaczmy co ciekawego tam jest. Znaczy, tam już byliśmy, dlatego ja chcesz... Chciałbym dopiero się jeszcze raz zobaczyć, bo... Wow. Bo lokacja mi się nie skreśliła, co znaczy, że tam coś jeszcze jest. Dodatników, w sensie, nie jest jeszcze wykreślona z listy. Czyli mogę tu wrócić i mogę tu coś jeszcze zobaczyć, a on tu dalej stoi. Dobra. Proparkowanie, nie przejedziecie. Saving, coś, co tu jest? O właśnie, coś tu jest. Tak jak mówiłem. O, mam gazetę. Dobra, zobaczmy, co tu jest. At first I didn't understand you, but now I do.
I'd like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, doctor. I'm helping people be together. This world is only temporary. We'll all be happier in heaven. Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fires should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, doctor. After the fires, everything will be beautiful and clean. Everything will be erased. The world will be fresh and new. I can see my purpose now, doctor. And you helped me to find it. Okej. Dziwnie, że ta w tej gazecie już to jest. No chociaż, dobra. Newspaper collected. Tu właśnie są jeszcze jakieś poszlaki. O, jest ten, Hitler. Reginald Farley i Raymond Neves. RV robił dużo tych w tym poprzednim. Tu coś jest na dole. Czy ja tu mogę wpaść? Nie mogę tam wpaść. Coś tu z tyłu jeszcze? No tu już chyba nic nie ma. Do niego nie pogadam. Wow. Czy tu coś jeszcze jest? Nie no, jakaś piaskownica czy coś. Dobra. Jakieś tam śmieci. A mogę z nim pogadać jeszcze. Tu jest pewnie... Tak, to jest odrzut z tamtego domku. Ja z nim jeszcze pogadam. Nie mogę z nim pogadać. O, buty. No pokaż mi buta. Standard man's dress shoe. To nie... Nie ma co. All a man can do is put in a prayer for the dead. That's about all I've got to say about it. Dobra. To idziemy stąd w takim razie. Mam nadzieję, że mam lokację oznaczoną. To mi się wydaje przynajmniej, że to było wszystko, co tutaj można było znaleźć. Wsiadaj. Bex. Dobra, sprawdzę po prostu, gdzie, czy tu coś tu wszystko. Tak, tu jest wszystko, tak jak mówiłem. Nie wiem, czemu dałem escape, chcąc wyjść stąd. O, biegnie. Dobra, chciałem po niego podjechać. I dobra, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że będzie safe. Mam nadzieję, że pojawi się saving. Teraz tu daleko miałem jechać. To tu będzie safe, tu już będzie na pewno będzie safe. Podjeżdżając tutaj, po tej cutscence, będziemy mieli save point. No. No i właśnie, mamy save. I to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i trzymajcie się. Cześć.